Michał Kirker, witam Państwa we wtorek 28 marca i zapraszam na Jawor Express. Głos oddać mieszkańcom apelują radni Koalicji Obywatelskiej, którzy złożyli wniosek o przyznanie swobodnej wypowiedzi mieszkańcom Jaworzna podczas sesji Rady Miejskiej. Udzielić głosu mieszkańcom, mówią radni klubu Koalicja Obywatelska, którzy chcą, aby możliwość udzielania wypowiedzi przez mieszkańców była możliwa podczas sesji Rady Miejskiej w Jaworznie. Jako klub złożyliśmy wniosek do projektu uchwały do statutu mówiącego o tym, żeby dopuścić mieszkańców do udziału w sesji z prawem zabierania głosu bez możliwości czy bez potrzeby, żeby ten głos był wcześniej oznajmiany do przewodniczącego rady, który będzie ewentualnie decydował, czy może nie sam przewodniczący, czy ten temat na sesji może zabierać dany mieszkaniec. Chcemy, żeby to było, te wystąpienia były związane z tematyką sesji, ewentualnie z tematyką poprzedniej sesji, które już są uchwały. Kiedyś taką możliwość nieskrępowanej wypowiedzi mieszkańcy mieli. Zostało to jednak w statucie zmienione i od pewnego czasu, aby móc się wypowiedzieć, trzeba było najpierw zgłosić odpowiedni wniosek, który mógł być zaakceptowany lub niezaakceptowany. Teraz temat powraca, bowiem radni KO uważają, że głos mieszkańców jest ważny. Żyjemy w państwie demokratycznym i w takim państwie głos mieszkańców jest bardzo ważny, więc nie widzę powodu, żeby tego głosu nie mieli mieszkańcy Jaworzna. To jest ważne, żeby ten mieszkaniec przyszedł na sesję. My mamy go wysłuchać i pochylić się nad jego problemem, czy jesteśmy w stanie mu pomóc. Mieszkańcy chcą zabierać głos na sesji. Jest możliwość, aby były wolne wnioski przywrócone, więc tego korzystamy. Przewodniczący klubu Maciej Bochenek jest pełen nadziei, że wszyscy radni, bez względu na poglądy, poprą ten pomysł. Jeżeli chodzi o mój klub, to jestem przekonany, że tak, bo wtedy, kiedy składałem wniosek, to wcześniej żeśmy rozmawiali i wszyscy zobowiązali mnie do tego, żeby taki dokument przygotować i go złożyć. Więc wydaje mi się, że w tej chwili nie ma tutaj żadnej decyzji. Jeżeli chodzi o radnych z Jaworzna, moje miasto i z PiS-u, no myślę, że też poprą, choćby tylko z tego i wyłącznie powodu, że niejednokrotnie w naszych sporach na sesji używamy argumentu, że rozmawialiśmy z naszymi wyborcami, z mieszkańcami i oni nas o to prosili. Jednocześnie bardzo często jest mówione o tym, że chcą uczestniczyć na tej sesji. I takie argumenty używaliśmy my, jak i używali radni z tamtych pozostałych klubów. W końcu prezydent Jaworzna nie powinien się obawiać bezpośredniej konfrontacji z mieszkańcami naszego miasta. Nie wiem, czy pan prezydent się boi, nie jestem w jego głowie. Najważniejsze jest to, żeby umiał słuchać krytyki, bo na pewno przyjdzie też się z tym zmierzyć, ale na pewno też przyjdą mieszkańcy, którzy przyjdą go chwalić, więc jak i jedno, tak i drugie trzeba umieć słuchać i wyciągać wnioski. Czy możliwość udzielania nieskrępowanych wypowiedzi zostanie zwrócona mieszkańcom Jaworzna? Przyjdzie nam się dopiero przekonać. Bez puenty impro zagościło na 30. spotkaniach teatralnych. Zagrali komedię improwizowaną o ataku terrorystycznym na fabrykę Izery. Na scenie 30. spotkań teatralnych w sobotę 25 marca zaprezentowała się grupa teatralna Bez puenty impro w spektaklu pod tytułem Scenariusz, którego nie chciał Hollywood. Rzeczona grupa udanie i całkiem zabawnie popisuje się w sztukach improwizowanych. Jak nie trudno się domyślić, aktorzy wymyślili spektakl na poczekaniu. Scenariusz, którego nie chciał Hollywood, to po prostu format. To jest nasz format spektaklu improwizowanego. Jest to long form, czyli długi, godzinny mniej więcej plus minus spektakl. Jest to komedia improwizowana. I scenariusz jest tylko tytułem, który ma nam dać inspirację, albo inaczej mamy zabrać inspirację na bazie jego od widowni i na tej podstawie zagrać spektakl. Swój udział w całej tej sympatycznej zabawie miała publika. Zaproponowała mianowicie tytuł wyjątkowo na czasie. Wycinka lasu, czyli atak terrorystyczny na budowie Izery. Wobec czego na przekór pytamy miłych aktorów, jakie walory miałby mieć ów scenariusz, żeby Hollywood łaskawie go chciało? No przede wszystkim powinien mieć przystojnych aktorów i bardzo ładne aktorki. I ten warunek jest spełniony. Oni nas chcą, tylko stwierdziliśmy, że za mało płacą. Skoro jednak grupa uznała, że będzie to scenariusz, którego Hollywood nie zechce, to aż prosi się zapytać aniby dlaczego, jakież to słabe punkty przekreślają jego światową karierę. Oczywiście wad nie ma.
to nie jest tak, że Hollywood go nie chciał, jak już zostało powiedziane. Hollywood pragnęło tego scenariusza, ale to my odrzuciliśmy Hollywood. W całej tej arcytrudnej zabawie w improwizację istotne jest przygotowanie samych aktorów, a to bardzo przewrotny i wątpliwy sposób. Były to metody wschodnie, była to katorżnicza praca w izolacji, na bardzo dużych wysokościach, totalnie bez dostępu do wody pitnej oraz do jedzenia. Było to patrzenie w lustro przez 24 godziny na dobę. Ważne jest też to, że aktorzy grupy Bez Puenty Impro oddają się w dobre ręce profesjonalistów. Wprawdzie nie z Hollywood, ale z innej amerykańskiej okolicy. Mamy przeróżne formy warsztatów, improwizatorskie, aktorskie, musicalowe, nawet i z ruchu i pantomimy. Ostatnio mieliśmy warsztaty z Randy Dixonem, czyli improwizatorem ze Stanów Zjednoczonych, który posiada ponad 40-letnie doświadczenie w improwizacji i szkolił nas właśnie, żeby nasze występy były coraz to lepsze. Na początku, prezentując grupę, znany wszem i wobec i skąd inąd Michał Kirker zauważył, że używają intelektu. Publika dała się do tej tezy przekonać, może Hollywood też by się dało. Pan jest moim najlepszym naczelnikiem, muszę przyznać. Dziki w Jaworznie coraz bardziej aktywne. Tym razem wybrały się na zakupy, jednak niewiele z tego wyszło. Dziki w Jaworznie wskakują na kolejny poziom wtajemniczenia i przymierzają się do robienia zakupów niczym ludzie w jednym z hipermarketów na osiedlu stałym. Nagranie dostaliśmy od pana Pawła i widać na nim, jak mała dzika rodzinka spaceruje sobie po parkingu przed hipermarketem na osiedlu stałym. Autor nagrania sugeruje, że zwierzęta przyszły zrobić zakupy lub idą coś przekąsić do znanej restauracji sieci fast food. Czy jest to kolejny znak świadczący o tym, że dziki stają się coraz bardziej ludzkie? W literaturze powiedzielibyśmy, że to animizacja, a nawet bardziej antropomorfizacja, czyli nadawanie między innymi zwierzętom cech ludzkich. No cóż, w Jaworznie powoli coraz trudniej się dziwić widokiem dzików w przestrzeni miejskiej. Jedzą wśród ludzi, śpią pod blokami, a nawet przestrzegają przepisów, przechodząc przez ulicę na przejściach dla pieszych. Innymi słowy, zadomowiły się na dobre i tylko czekać, aż zrobią kolejny krok. Może to będzie jazda komunikacją miejską albo wyjście na wydarzenie kulturalne. Żeby się jednak o tym przekonać, trzeba dać im trochę czasu. Powstał pierwszy samowystarczalny energetycznie dom do indywidualnej konfiguracji. Ma solarny dach i fasadę. Domy zmienne są dla, no tak mówiąc przewrotnie, dla wszystkich. Ponieważ jest to dom, który się dopasowuje do ludzi. Dom jest zaprojektowany od samego początku, żeby pasował na większość działek. I ideą całą jest to, że jego struktura jest niezmienna, czyli wymiary, gabaryty. Natomiast całe projektowanie zaczyna się w środku, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, zmienny, możemy go zmieniać, dopasowując go właśnie do potrzeb mieszkańców, ich statusu i wielu innych rzeczy. Wizja była taka, żeby ten dom jednak, mimo tego, że ma dość prostą architekturę, to żeby miał pewnego rodzaju taką rzecz, która w jakimś stopniu go określa. I stąd się pojawiła szklana elewacja czarna na froncie, która przechodzi w strefę wejściową. Na podstawie rozmów z sunroofem dostaliśmy informację, że po prostu oni mogą nam stworzyć elewację, która będzie jednocześnie jedną dużą baterią fotowoltaiczną, gdzie mamy tą wartość dodaną. Tak naprawdę. Samowystarczalność domu zmiennego polega na tym, że dom potrafi wyprodukować wystarczająco dużą ilość energii na własne potrzeby i korzystając też z baterii, jeśli jest nadwyżka produkcji w danym momencie, to magazynuje, a wtedy, kiedy potrzebuje wieczorem, nocy, to korzysta z baterii, żeby tą energię, którą wcześniej produkował, mógł używać. I tym sposobem dom jest samowystarczalny. Sunroof jest rozwiązaniem 2 w 1, czyli jest to i dach, i instalacja fotowoltaiczna. I pierwsza rzecz,
która się rzuca w oczy, to jest właśnie estetyka. Dzięki temu, że sunroof może być i elementem elewacji, i pokryciem dachowym, w przypadku dachów skośnych, jak najbardziej nadaje się do każdego rodzaju architektury, ponieważ no, architekt ma no, w zasadzie nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o projektowanie. Bawiąc się właśnie elewacją czy dachem w postaci pokrycia łączonego z bateriami, gdzie właśnie mamy te efekty odbicia, prawda, i lustra, no to bardzo fajnie można kształtować tą architekturę. Dachy solarne nie tylko są alternatywą do paneli fotowoltaicznych, ale do tak naprawdę dachu. Uważamy, że to jest następny krok, bo jeśli wyobrażamy sobie, że każdy dom miałby produkować własną energię z paneli fotowoltaicznych, to wyglądało to by bardzo źle na osiedlach, że każdy dach ma te panele. Dlatego myślimy, że to jest po prostu ewolucja, dalszy ciąg, rozwój technologiczny i to jest nie tylko alternatywa, ale to jest przyszłość. Technologia sunroof jest dedykowana pod różnego typu domy. My ogólnie jako sunroof w większości zaczynamy od zwykłych domów jednorodzinnych, ale budujemy wiele różnych budynków. I to budowaliśmy stodoły, budowaliśmy dach dla kościoła, dla biblioteki, więc mamy bardzo duży rozstrzał tak naprawdę, jeśli chodzi o typ dachów, które robimy. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie WorExpressu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.